Żył kiedyś mistrz Zen, który słynął ze swojej mądrości i spokoju. Ludzie na całym świecie zwracają się do niego po przewodnictwo w sprawach serca i umysłu. Pewnego dnia zmartwiona młoda kobieta podeszła do mistrza Zen i poprosiła go o radę, jak pozbyć się cierpienia i znaleźć spokój. Mistrz Zen zaprosił ją, aby usiadła obok niego w swoim pięknym ogrodzie. Spojrzał na nią i powiedział: "Powiedz mi, młoda kobieto, co się z tobą dzieje? Dlaczego szukasz sztuki odpuszczania?" Młoda kobieta odpowiedziała ze łzami w oczach: "Nauczycielu, noszę w sobie głęboki smutek. Straciłam bliską osobę i nie mogę przeboleć smutku. Każdego dnia niszczą mnie wspomnienia i ból. Chcę znaleźć sposób, aby odpuścić i znaleźć spokój w swoim sercu." Mistrz Zen słuchał uważnie, a jego dobre oczy patrzyły na nią ze współczuciem. Sięgnął po delikatny kwiatek, który zerwał z pobliskiego krzaka i położył go przed nią. "Powiedz mi, co widzisz?" Młoda kobieta spojrzała na kwiat, którego płatki były żywe i pachnące. "Widzę piękny kwiat, mistrzu," odpowiedziała. Mistrz Zen uśmiechnął się i powiedział: "To bardzo piękny kwiat, ale powiedz mi, kochana, co by się stało, gdybym zerwał ten kwiat z łodygi i trzymał go mocno w dłoni, nie chcąc puścić? Co by się stało z kwiatem?" Młoda kobieta pomyślała przez chwilę i odpowiedziała: "Nauczycielu, jeśli będziesz mocno trzymać kwiat, zwiędnie i umrze. Jego piękno zniknie i jego zapach zniknie." Mistrz Zen skinął głową i powiedział: "To prawda. Sztuka odpuszczania jest jak trzymanie kwiatu, które prowadzi do jego śmierci. Tak trzymanie się bólu i smutku przynosi tylko więcej cierpienia. Prawdziwy pokój i uzdrowienie polega na odpuszczeniu." Młoda kobieta spojrzała głęboko w oczy mistrza Zen, szukając wskazówek. "Ale jak mogę odpuścić, panie? Jak mogę uwolnić się od bólu, który mnie prześladuje?" Mistrz Zen ostrożnie umieścił kwiat z powrotem w krzaku i zwrócił swoją uwagę na młodą kobietę. Powiedział cicho: "Odpuszczenie zaczyna się od akceptacji. Akceptacja przeszłości, akceptacja bólu i akceptacja wszelkiej nietrwałości. Uświadom sobie, że trzymanie się przeszłości jej nie zmieni. To tylko okrada cię z chwili obecnej i uniemożliwia cieszenie się pięknem, które życie wciąż ma do zaoferowania tobie." Kontynuował: "Ćwicz przebaczanie innym i sobie. Trzymanie się żalu i winy wpędza cię w pułapkę cierpienia. Wybaczając, uwalniasz ciężar gniewu i pozwalasz sobie iść do przodu z otwartym sercem." Młoda kobieta przyjęła słowa mistrza Zen i promyk nadziei pojawił się w jej oczach. "Dziękuję, mistrzu. Spróbuję uzyskać akceptację i przebaczenie. Teraz zdaję sobie sprawę, że odpuszczając odnajduję spokój i uzdrawiam swoje serce." Mistrz Zen uśmiechnął się ciepło. Jego obecność promieniowała spokojem. "Pamiętaj, kochana, że sztuka odpuszczania jest praktyką trwającą całe życie. Wybierz każdy dzień, aby uwolnić to, co już ci nie służy, i obejmij piękno chwili obecnej. W ten sposób odnajdziesz spokój, którego szukasz." I tak młoda kobieta opuściła ogród mistrza Zen z nowym celem. Rozpoczął podróż w kierunku samopoznania, która obejmowała sztukę odpuszczania i ponownego odnajdywania pokoju w swoim sercu. A czy ty potrafisz odpuścić, niech Feniks będzie z tobą i pomaga ci w odpuszczaniu i akceptacji danego stanu rzeczy. Dziękujemy za obejrzenie i mam nadzieję, że pozostaniecie skupieni.